czołem myślącym. Na pochybek donoszącym. No, widzę, że hasło i odzew adekwatne do stanu rzeczy i czasu, jaki mamy. Zdecydowanie. No tak. Kochani, przekaz będzie nadrobię częstotliwość przekazu, ale proszę wybaczyć, bo dwie istotne były kwestie, które musiałam wykonać. W związku z tym informuję, że zasiew pszenicy jary został wykonany. Będziemy mieli z czego żyć. I to nasze wspaniałe pieczywo. Następna kwestia bardzo ważna. Jeszcze nawet ważniejsza, będziemy mieli możliwość walki, czyli cała papierologia związana z rejestracją formacji politycznej została wykonana, no i wszystko jest na dobrej drodze. Dzisiaj będziemy o jak gdyby dwóch zasadniczych kwestiach sobie powiemy, czyli kilka tych tematów, które są na czasie tak zwanym, czasowe nas nurtują, ale pierwszy to wina Putina, I ciągle współczesna zbrodnia katyńska, a drugi temat to, co się wiąże dzisiaj z sytuacją i wojenną, i gospodarczą w Europie. Rozpoczynamy. Kochani, pamiętacie, jak tylko rozpoczęła się inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, czyli akcja podporządkowania, uporządkowania Ukrainy, bo tak to należy nazwać, o to, kochani, chodzi, to wówczas użyłem takiego zdania i to jest proste, no nie, bo to jest rzeczą naturalną, że to przyjmie się i się miało przyjąć, że obecny rząd i wszyscy zwalą sobie winę za te wszystkie nieszczęścia na Putina, no nie, czyli wina Putina dzisiaj już jest takim parawanem, taką kołderką, która osłania te najgorsze niecności akurat tego współczesnego rządu, który w dniu dzisiejszym, w tych obecnych czasach na terenie obecnej Rzeczpospolitej zarządza i wyszło nawet, że Putin inflacja występuje, czyli wszystko, co jest związane dzisiaj z tą inflacją, przed którą oni już nie kryją, że jest sytuacja bardzo trudna, że proces inflacyjny niszczy polską gospodarkę, niszczy nasze budżety domowe, że to jest związane z wojną na Ukrainie i że jest to wina prezydenta Federacji Rosyjskiej. No oczywiście bardzo łatwo własne grzeszki w ten sposób obarczyć własnymi grzeszkami kogoś i próbować schować. Natomiast powiem to symbolem tego obecnego państwa i kolejnych rządów, tak, obecnego państwa, jest fałsz. Podwaliną jest fałsz. No, nie wiem, jak ten gmach obecnej Rzeczpospolitej długo na tej podwalinie fałszu się ostoi. Raczej nie rokujemy długiego tej konstrukcji, długiego trwania, a wprost przeciwnie. No i niestety fałsz jest fałszem. Okaże się, że podwalin nie ma, no i wszystko w sposób takiego ostrego, katastroficznego topnięcia się nam załamie. Zresztą po to jesteśmy, by tą podwalinę fałszu podsunąć, wymienić, zaryglować prawdą. I teraz, kochani, na czym polega ta próba ukrycia stanu rzeczywistego polskiej gospodarki? Po pierwsze, zobaczcie, cele inflacyjne, rozwój, poziom rozwoju gospodarczego, to są wskaźniki w budżecie państwa, które są podstawą do całej naszej gospodarki finansowej obecnego państwa, obecnej Rzeczpospolitej. No i okazuje się, że te cele inflacyjne nijak się mają. Rozwój gospodarczy, wskaźniki PKB, rozwoju gospodarczego, cele, które należałoby osiągnąć, nijak się mają do tej rzeczywistości. Są oczywiście diametralnie niższe niż stan, zobaczcie, faktyczny, ponieważ inflacja na dzień dzisiejszy, oni się przyznają, że oczywiście, kochani, przyznają się, że to już jest prawie 11% na dzień dzisiejszy. Wszyscy my mamy świadomość. Nie trzeba być tutaj wielkim ekonomistą. Wystarczy wybrać się na jakowe zakupy i nie chodzi tylko o kwestie spożywki. Bardzo istotniejsze są
czynniki, które będą w sposób trwały decydować, czyli materiały budowlane, energia i tak dalej. I tu widać, że jeżeli coś nie poszło w górę o 30-40%, to poszło 100-200%, tak? W związku z tym, kochani, realna na dzień dzisiejszy, a jesteśmy 14 kwietnia 2022 roku, na dzień dzisiejszy realna inflacja jest w granicach 18-22%. Nie wiem, nie badałem, nie jestem od tego, ale to jest realna inflacja w tym czasie. Za kilka miesięcy możemy się realnie, nie wiem do jakiej oni się będą przyznawać, i to bez względu na rozwój sytuacji na froncie wschodnim, na Ukrainie, będzie w granicach gdzieś realna inflacja w granicach 30%, realna inflacja, będziemy mieli bardzo, bardzo poważny problem, ale to jak gdyby, kochani, nie na ten materiał. I teraz zwróćcie uwagę. Jednym dzisiaj z działań tego fałszywego państwa, z Narodowym Bankiem Polskim, z człowiekiem, który, prezes Narodowego Banku Polskiego, który zostanie na drugą kadencję, on powinien zostać osadzony w jakiejś ciemnicy i nie wiem, i nie chcę kończyć, co powinno być z nim zrobione, bo w normalnej Rzeczpospolitej to u nas było szuru-buru i szybko wykonane, no nie? 5 rano by nie doczekał. No ale na razie nie mamy jeszcze normalnej Polski, a on zostanie na drugą kadencję. Człowiek, który doprowadził do takiego zniszczenia finansów publicznych. Kochani, dzisiaj próbują polityką kredytową, czyli zwiększać kredyty i to, że sobie nadrukowali tyle pieniędzy, że rozdawali, że rozkradli, co nie, że się uwłaszczają, próbują dzisiaj obarczyć polityką kredytową. Ale co to znaczy polityką kredytową? To znaczy, że jest wysoki stopień kredytu, wysoki procent, wysoki wskaźnik, tak? Jeżeli dzisiaj chcesz zaciągnąć, no to najwyżej masz wysoki, to nie bierzesz, tak? Ale to nie w tym rzecz, no nie? Rzecz jest w tym, że ktoś w dobrej wierze, ufając temu państwu, a szczególnie mówię o kredytach hipotecznych, mieszkaniach i innych kwestiach, wziął, ufając, jeszcze raz powtarzam, temu państwu, bo jak wiecie, no w Polsce jakie są płace, tak? Jakie podatki, jak nas okradają, jakie niewydolność finansowa, więc nie da się zarobić tak w Szwecji, w Niemczech i tak dalej. Po prostu mniej zarabiamy. W związku z tym nieuniknione jest, jeżeli to są młodzi ludzie, mieszkania i tak dalej, czy firmy, które się rozwijają, nieunikniony jest kredyt, tak? I dobry jest kredyt, ale on powinien być racjonalny. Ale nie każdy kredytobiorca jest racjonalny. Niejednokrotnie o tym mówiłem. Zdarzają się jakaś pula wpadek. Załóżmy 10. Ja, margines. Przypadki, margines. Dokładnie. A kochani, a to będzie dotyczyło nas wszystkich, bo nagle próbują sobie własne złodziejstwa rządowe obarczyć na barki kredytobiorców, szczególnie tych tak zwanych hipotecznych, i windują kredyty hipoteczne. Dobrze, i teraz tak. Wina Putina jest wojna. Oglądamy tak jak trzeba. Wojna, no to są zniszczenia, no nie? Bloki, wszystko, mieszkania, fabryki. Jest wojna na Ukrainie. I widzimy zniszczenia dzisiaj na Ukrainie, tak? Rozwalone budynki, gruzy i tak dalej. A teraz jest pytanie. A co w Polsce jest? A szczególnie przy takiej polityce kredytowej, działaniach rządu. To nie jest wojna, tak? To kochani, jeżeli ja wziąłem kredyt hipoteczny na mieszkanie, młody człowiek, ciężko pracuje, się stara, nie da się związać końca z końcem. I dzisiaj niestety pójdzie tabołek, sobie spakuje i paszą won, tak? Czyli odda to bankowi, który ładne gejszefty zrobią, to jeszcze ciekawe rzeczy się kroją. To nie jest wojna. Jak mi bank zabierze, to ja was zapewniam, że jeżeli na wojnie rzeczywistej pocisk mi walnie w mój dom, no to przynajmniej gruzy mam, zostaną moje gruzy. A dzisiaj nawet gruzów cię pozbawią i tak dalej. I to jest prawdziwa wojna. To jest prawdziwe i niczym się innym nie akurat nie różni. Żeby to towarzystwo po prostu się nie wybielało, a państwo, żebyście zdali sobie sprawę, w jakiej faktycznie żyjemy rzeczywistości. Wojna. A te zamknięte piekarnie, tak? Te fabryki,
te firmy przewozowe, które dzisiaj z dnia na dzień są niszczone ze względu na transport na wschód. To nie jest wojna, tak? To dla tych ludzi to nie jest wojna. Dalej. Mordowanie. Tak, tak. I to oprawcy, nic innego. I teraz, kochani, bardzo ważny przy tym wątek wina Putina i tego, co zrobiono w tak zwanej epidemii. Ja już nie chcę mówić, opowiadać, jak państwo republiki, którego państwo nie znacie zupełnie, a tylko propagandę znacie, ale jak państwo Republika Białoruska z punktu widzenia państwa zwalczała koronawirus, to chyba i zresztą nie tylko. I jak minimalnie ta epidemia, wirus tu naprawdę był, jest i będzie, jako kolejna odmiana grypy, i jak minimalnie poniosła koszty tego. A co się stało tutaj? Przypominamy sobie. Wyniszczenie gospodarki, tak? I wojna. 100 tysięcy nadwymiarowych zgonów. No, sami się do tego przyznają. No, oczywiście, ja wiem, obniżona odporność państwa organizmów, układu immunologicznego ze względu na żywność. Ale także, i to jest wina Putina, to jest wina dokładnie Morawieckiego, tego rządu, wina dezorganizacji systemu i tak dysfunkcjonalnego systemu ochrony zdrowia. Niejednokrotnie o tym mówiłem, tak? I to nie jest wojna. 100 tysięcy to dzisiaj na Ukrainie nawet. Jeszcze po jednej i po drugiej stronie nie zginęło. Tyle, ile zginęło od waszych działań rządowych w tej pseudopandemii, tak? Następnie szczepionki. 80 milionów dawek szczepionek. Ja nie wiem, czy to od wszystkich firm, ale mniej więcej od Pfizera i tak dalej. Prawdopodobnie to w granicach, no, 25 milionów zostało dalej. 60% wyszczepienia społeczeństwa w miarę zmuszali i tak się nie udało. 40 zostało normalnych, no nie? Do których mamy szczęście się zaliczać. I kochani, i co? Ile to kosztowało? Około 8 miliardów? A teraz mają zamówione 67 milionów nowych szczepionek, które będzie kosztować 6 miliardów złotych. 6 miliardów złotych, 8 miliardów? A kto za to płaci? Dlaczego oni się nie przyznają do tego? I co? Ciężko ryć będzie trzeba, tak? Wyprówać kichy, żeby za głupków płacić, tak? I państwo taką zgodę w tym zakresie wyrażacie. Dlaczego prawdy też nie mówili o tych szczepieniach? Że są tylko... To jest, no, preparat. To jest żadna sensu... Grzechem jest nazywać to szczepionką. No, ale tak oni nazywali. Więc to preparat, którym nas, no, eksperymentowano, czy tym preparatem zaszczepiano, tak? I dlaczego nie mówili, że tak naprawdę on działa odcinkowo, faktycznie, i nie zwalcza, tylko obniża, jak gdyby, agresywność wirusa. Obniża. I do tego firma się sama przyznaje. I dlaczego nie mówili, że jeżeli już zacząłeś się szczepić, to musisz walić to sobie w działę co najmniej co kwartał, żebyś nabrał odporności biologicznej, bo ty robisz sztucznie sobie, a my, jak żeśmy się szczepili, to co? Mamy odporność biologiczną. I co? I co się nam stało w tym czasie? Tak? Następna rzecz. Tym, którzy tacy byli antyszczepionkowi, te wszystkie takie dziwne ruchy. I co? Trzy głowy tym, co się poszczepili? Chociaż po 10 razy, bo byli różni klienci mądrzy. Co, trzy głowy im wyrosły? No nie. Prosiłem i mówiłem, no nie. Ale szczególnie nigdy nie stosować tego eksperymentu, preparatu w stosunku do młodych ludzi. Ale jeżeli państwo jecie to, co jecie, czyli tą żywność, to paliwo wchłaniacie, to naprawdę wam żadna szczepionka już nie zaszkodzi. Kolejny raz to powtórzę. I ta wina Putina, to ukrycie tych zbrodni, nie tylko tego rządu, jest tym rozgrzeszane. Następna kwestia. Tacy są miłosierni, no nie? Tacy wspaniali, więc cała żywność, system żywności, instytucji, które to nadzorują, tego, co państwo dostajecie, tak fatalnie przetworzonej żywności przy jednym z najlepszych surowców w Europie, którą dostarcza polski rolnik. Bo polski rolnik, nawet gdyby to był najgorszy surowiec, to tylko 20-30% zależy od, czy tam przy warzywach do 40%, tego, co może negatywnego dostarczyć. A resztę od 80 do 60-50%
to jest sprawa przetwórstwa, które państwu dostarczę, no nie? Nie chcę jak gdyby w tym momencie to rozwijać, bo to ważne na indywidualne rozmowę o tym, bo trzeba ciągle widocznie o tym powtarzać. Natomiast tylko powiedziałem, co ci oprawcy próbują przykryć pod hasłem wina Putina, zebrać w jeden wspólny mianownik i pod tym się ukryć i dalej próbować państwa mordować, tak? My musimy określić, zbudować linię frontu. Linię frontu rzeczy zasadniczych, przyczółków zasadniczych. Tam, gdzie z czymś konkretnym walczymy. Nie to jakieś tam marsze, czy że orzeł ma zamknięto, godło narodowe, kolony otwarte. Jezu! Władzy, o to chodziło. Nie, nie, no o to chodzi. No nie. Co to ma dzisiaj do znaczenia? Dzisiaj rzeczy są bardzo istotne. Dlatego, by tkanka polska narodowa przetrwała. I nie mogę dzisiaj o tym nie powiedzieć w tym momencie. Kolejny kwiecień. Obchodziliśmy rocznicę ciągle aktualnej zbrodni katyńskiej. To Katyń szeroko umówiła tylko umownie wszystkich innych, Bykowni, Miernoje i tak dalej. I kochani, o co tam tak naprawdę chodziło? Stalin, cała ta ekipa, ówczesna bolszewicka, przypominam, zresztą mieli osobiste porachunki za 1920 z Polakami, ale mieli też wspaniałe doświadczenie z ich strony z 1937 roku. Przypominam, Dzierżyński już nie żył. A w 1937 roku, gdy była tak zwana czystka w armii, gdy wymordowali własną elitę, bolszewicy. Co to znaczy elitę? Ludzi, tak, już tą bolszewicką. 37 rok. Od rewolucji 17 roku trochę minęło, no nie? Czyli ludzi, którzy byli myślącymi, ludzi, którzy mogli się postawić. Trzeba było ich eliminować. I co się stało? Niedługo, parę lat, w 40 roku. Okazało się, że Polacy, polscy oficerowie, ale w większości to ludzie też, którzy w swoich dziedzinach coś osiągnęli. Czyli elita polskich przywódców w swoich dziedzinach. Architekci, inżynierowie różnego typu, tak? Czy muzycy, nie ma znaczenia. Ludzie, którzy przewodzą w swojej dziedzinie, przywódcy. Cóż, władze bolszewickie i słusznie uznały, że z nami, z nimi, nie idzie nam po drodze, nie da się dogadać, no nie? Nie jest to możliwe. W związku z tym, co pozostało? Pozostała stara metoda, zresztą ich. Miliony Rosjan wysłali, a kilkadziesiąt tysięcy Polaków mieli się jeszcze gdzieś tam zastanawiać, mieć sentymenty. Chyba nie, to rzecz prosta jest, to nie? Super doświadczenie, milionowe na własnym narodzie. W związku z tym, dlaczego ja, Polak, mogłem na cokolwiek innego liczyć. Więc prosta rzecz. Należy przywódców, elitę, tych, którzy nigdy się z fałszem nie pogodzą, z taką głupotą eliminować, tak? A co my dzisiaj mamy? W jaśnie rządzących nas w obecnej Rzeczpospolitej, obojętnie, czy władza pisowska, peowska, czy inna, a z czym my mamy dzisiaj do czynienia? A likwidując szeroko umownie, bo społeczeństwa są klasowe i państwo do tego się przyznajecie. Mówiąc, wymieniając klasę średnią, musicie zauważyć, że jest klasa niższa, klasa wyższa, tylko wam to nie przechodzi przez gardła, no nie? Zawsze społeczeństwo będzie warstwowe, klasowe, jakbyśmy sobie to nie określili. Czas się zmierzyć z prawdą. I dzisiaj, dlaczego się niszczy klasę średnią? Ludzi niezależnych, myślących, którzy gdzieś mają etat urzędniczy i nie będą się wysługiwać z synom. Zgadzają swoje myślenie. Nie, nie, no tak. Działania. Dokładnie. Tylko właśnie dlaczego się nas likwiduje? Likwiduje się z prostej przyczyny. Tak samo jak w Katyniu. Katyń jest wieczny. I przed Katyniem był Katyń. I w trakcie Katynia. I dzisiaj. I później będzie. Bo zawsze ta władza neobolszewicka, która jest, bolszewizm jest wszędzie, w każdym narodzie, w każdej nacji, był 1000 lat temu, dzisiaj i za 1000 lat podobny będzie.
Dlatego jest dzisiaj ta walka właśnie z ludźmi, tymi przedsiębiorcami, tak? Tymi, którzy mają niezależną myśl, zakład. A w działalności publicznej, politycznej, tutaj totalitaryzm. Tutaj to już cutting, to trudno powiedzieć. Tutaj nic się już nie zostanie. Napalm, totalnie spalona ziemia. Bo tylko mogą być oni. Dostęp do wszystkiego i tak dalej. I to najlepiej są dwie strony, które niby pomiędzy sobą wymieniają się argumentami. Ci ludzie, ci oprawcy współcześni w współczesnym Katynie nie mają prawa odwoływać się do tego pojęcia Katyn. I dzisiaj oni rocznice kolejne świętują. No tak, faktycznie. Swoich zachowań. Swoich zachowań, kochani. Teraz bardzo, bardzo szybko konkretne rzeczy. Węgrzy. Polityka Węgier, o tym żeśmy mówili, ale to, co jest bardzo istotne, co było podstawą, że ten naród odzyskuje swoją podmiotowość. Mały naród, na razie małe państwo, znaczy małe, a wielki duchem, bo liczba jeszcze nic nie znaczy. Wielkość ducha decyduje. Przypominam, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy, te bandyckie organizacje zostały usunięte, pognane prawie 10 lat temu. Tam nawet siedziby nie ma. A u nas w tym czasie prezes Prawa i Sprawiedliwości, po którym czego innego zupełnie należałoby się spodziewać, zapraszał i wychwalał Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zobaczcie, i tym Wielkość Ducha Rzeczpospolitej, czyli jego nizizm, małość, różni się od wielkości Węgier. Następna kwestia, Francja. Wielki sukces pani kandydatki na prezydenta Marie Le Pen. Wielki sukces to, że jest w drugiej turze. Z niesamowicie wielką szansą, że zostanie, może zostać prezydentem Republiki, Piątej Republiki Francuskiej. Ale jeszcze, co jest większym sukcesem Francji, społeczeństwa francuskiego? Bo nawet ten obecny prezydent, ten kandydat Macron, on dokładnie to samo mówi. To, czego oczekuje naród francuski, że dba o własne interesy, że wojna na Ukrainie, te wybory poświadczyły o tym, nie jest wojną w interesie Francji, nie jest to wojna Francji, że Francja nie będzie żerować interesów Ameryki, to zostawmy, czy Izraela, ale nie będzie żerować interesów neokolonialnych i poszukiwania swojego nowego miejsca w świecie, Wielkiej Brytanii. Nie są oni głupi, ani politycy, ani społeczeństwo, bo wiedzą w tej wojnie testowej, która nie u Ukrainy, tylko na Ukrainie się mieści, tam się rozgrywa i nie ma nic wspólnego z dobrem Ukraińców, czy ludzi tam mieszkających, czy państwa w jakimś tam kształcie ukraińskiego, tylko służy w interesie zupełnie innych rozgrywek, zupełnie o co innego idzie gra. I Francuzi to dobrze rozumieją. I jeszcze jedną rzecz rozumieją. Że Federacji Rosyjskiej, Rosji nie da się zlikwidować ani z globu ziemskiego, ani z Europy i tego miejsca, i surowców, i ludzi, i pozycji państwa. Są niesamowicie realistami, rzeczywistymi ludźmi, że to jest niemożliwe i to nie przejdzie. W związku z tym Francja dzisiaj niesamowicie w tych wyborach tymi wynikami pokazała, a jeszcze jest w stanie nam chyba niejedno powiedzieć. I to Francja, którą pod każdym względem żeśmy pogrzebali jako społeczeństwo, które nic już nie znaczy, nie istnieje, które nie ma swego ducha, swojej wartości, może jeszcze nas niesamowicie, kochani, zaskoczyć. W międzyczasie pod przykrywką idzie potężna wojna antypolska tutaj na naszych dawnych ziemiach. Na ziemi wileńskiej, czyli jest bezpardonowy atak na Polaków. Nie chodzi mi zupełnie o szkoły kolejne, bo tam oni
wykorzystują oczywiście te sytuacje i takie nastawienie Polaków jak w stosunku do Ukrainy, że oni wszystko swoje oddają, ta władza. Zresztą jak Duda może traktować z pochodzenia wiadomo co, jak i tak dalej, to wszystko, jak on może traktować jako swoje. Prezydent Aleksander Łukaszenka fajnie go nazywa, Dudu. A my wiemy, że znakomitej większości, przecież tutaj są i na Podlasiu, na wschodzie, nazwiska Dudów, skąd przyszły? Z jakich ziem, no nie? Więc co go to tak naprawdę rozdaje, no ale to wiemy, że to nie swoje, tak? To go zupełnie nie interesuje. Więc to, co się dzisiaj dzieje na ziemi wileńskiej, że nas oskarżają, robią, bo wykorzystują niesamowicie, tą fobię antyrosyjską, która pięknie kwitnie niesamowicie, która jest podsycana, między innymi, tam mówiliśmy niedawno o tym Smoleńsku, jota w jotę wszystko się sprawdza, wywaliło im na mózgach totalnie, rozkręciła się szajba, o Antosia u pozostałych, no nie? Tylko, kochani, to, że oni mają takie problemy, po prostu ograniczenie pewne, no nie? I pewne problemy widać psychiczne. To nie oznacza, że cały naród powinien się zarazić. Choroby psychiczne nie są wirusowe, przypominam, no nie? My sami je umysłem przyjmujemy. I dzisiaj nasz akcję wyborczą Polaków na Litwie próbują WOR moskiewski. Zobaczycie jeszcze, agentów z nas tam porobią. A ja przypominam, że nie państwo polskie utrzymać polskość na naszych dawnych ziemiach, na ziemi między innymi wileńskiej, pomogło, tylko nasz mądre działania polityczne, między innymi europosła Waldka Tomaszewskiego, który porozumiał się z mniejszością rosyjską na terenie obecnej Litwy i dzięki temu, ale później zaczęli już polskie rządy pisowskie to rozbijać, dzięki temu mieliśmy duże sukcesy. Sukcesy polityczne. I oni im, Litwinom, zmiękła rura, ponieważ zaczęli nas szanować. Pierwszy raz zaczęli nas szanować, bo widzieli, o teraz tutaj tak, przejeżdża droga, bo to z granicy. Dzięki Bogu, że dzisiaj, przepraszam, kilkanaście radiowozów z granicy naszej polsko-białoruskiej bawią się za nasze pieniądze, a debile nieraz jeżdżą, to policja, no nie? Nieraz jeżdżą na sygnałach, krowy tam chodzą i straszą, krowy z ogrodzenia wybiegają. No słuchajcie, to jest rano gdzieś tam, tak, no, kilkanaście mają paliwo, etc., etc. Tam mam nagrane. Swego czasu to pokażę. Ale wracam dzisiaj. I zaczęli nas szanować. Dlatego, bo z mniejszością rosyjską żeśmy się, my Polacy, i wspaniale, dzięki temu Litwini zaczęli nas szanować. I oczywiście pieniądze rosyjskie były. Tak, pieniądze rosyjskie. Bo Polacy nam nie pomogli, bo polski rząd nie pomógł. I teraz będzie odreagowanie najwidoczniej. Będzie odreagowanie polegające na tym, że zrobią nas tam Polaków na naszej ziemi od wieków, od setek lat, zrobią nas dzisiaj moskiewskimi jakąś kolumną i tak dalej. Ku temu to zmierza. No a polski rząd, cóż tam, polski, antypolski rząd będzie to, oczywiście kochani, oczywiście będzie to błogosławił. Dobra, żeby nie przedłużać, bo chyba trochę się rozgadałem, a na koniec bardzo istotny taki smaczek, no nie? Bo kochani, jesteśmy Polakami. Wielką kulturą, wielkim narodem. I cywilizacyjnie, naprawdę, i nie obrażajmy się za to, ale Rosjan, czy nas od Rosjan, naprawdę odróżnia. I wiecie w jaki sposób. My się odróżniamy. Oczywiście chciałoby się powiedzieć, że no wiemy, co nam w duszy gra, jak to jest, te porównywanie poziomów nas, Polaków obecnych i Rosjan. Ale ja pozwólcie, że użyję tylko jednego wskaźnika, który nas niesamowicie odróżnia cywilizacyjnie. Wskaźnik czytelnictwa. To jest tak jak ta kubka książek. Nie tylko w biblioteczce do dekoracji ustawionych, ale jeszcze czytania, szczególnie ze zrozumieniem. I to jest wskaźnik czytelnictwa na jednego mieszkańca w Polsce. Jedna książka. To jest wskaźnik czytelnictwa.
na jednego mieszkańca, na jednego Rosjanina 9. To po prostu widać. No coś nas chyba odróżnia cywilizacyjnie. I stąd, jeżeli myślisz, jeżeli się starasz, to ten wskaźnik też pokazuje, jak utrudniona w Polsce jest komunikacja. Ta komunikacja się poprawi i myślenie się poprawi, i zrozumienie. Jak będziemy mieli co najmniej, no może aż za dużo dałem tego, nie oczekuję, takie wskaźniki. Czołem myślącym.